Dziękuję bardzo, profesorze przewodniczący, ekscelencje, czcigodni księża, panie i panowie. Od wczoraj słyszę w różnych wystąpieniach wątki prawnicze. Chciałbym, żebyście państwo usłyszeli od prawnika, jak ocenia to, co dla prawnika jest najistotniejsze, bo najistotniejsza jest konstytucja. My uczymy studentów, konstytucja to jest źródło źródeł, nie ma żadnego wyższego aktu normatywnego i zapewniam państwa, że w okresie II Rzeczypospolitej też tak teoretycznie miało być. A jak było? No było, jak się okaże, zaraz trochę inaczej. Ale wróćmy do podstaw. Oto rodzi się niepodległa Rzeczpospolita, ten proces oczywiście trwa, ale już i słusznie elity polityczne zastanawiają się nad ustrojem Rzeczypospolitej. W 1919 roku zostaje wybrany Sejm Ustawodawczy, który ma w zasadzie jedno główne zadanie – przygotowanie projektu Konstytucji. Te prace oczywiście są skomplikowane, się toczą, jest wiele projektów. Nie czas i nie miejsce na o tym mówić, ale warto zauważyć, że były dwie koncepcje generalnie. Jedna francuska, model francuski, państwa świeckiego, laickiego, ale życzliwego dla związków wyznaniowych, nie ten model radziecki, komunistyczny absolutnie. I drugi model to państwa wyznaniowego, ale uwaga, z silnym nadzorem państwa nad tym. No i oczywiście ugrupowania polityczne lewicowe były za tym pierwszym, prawicowe za tym drugim. Ostatecznie zawarto kompromis, w wyniku którego pojawiły się zapisy w Konstytucji takie, jakie się pojawiły, o czym zaraz wspomnę dokładnie. Inaczej mówiąc, zawarto polityczny kompromis. Nikt w 21 roku, 17 marca, kiedy uchwalano Konstytucję, nie przewidywał, że rozwiązania prawne zawarte w tej Konstytucji prawie w 100% znajdą się w kolejnej polskiej Konstytucji, czyli tej Konstytucji formalnie nazywanej ustawą konstytucyjną, uchwaloną 23 kwietnia 1935 roku. To bardzo ważne wydarzenie. Oto ówczesne elity polityczne doszły do wniosku, mówię tu o 1935 roku, że te zapisy w Konstytucji marcowej, które dotyczyły problematyki wyznaniowej, są na tyle świetne, na tyle istotne dla państwa przecież wielowyznaniowego i wielonarodowego, że należy je utrzymać. Ale tak jak powiedziałem, jednak nastąpiły pewne korekty i ta pierwsza korekta, ta pierwsza różnica to brak invocatio Dei, czyli przywołania Boga. W Konstytucji marcowej jest w imię, ona się zaczyna od słów w imię Boga Wszechmogącego, w Konstytucji kwietniowej takiego zapisu nie było. Z jakichś nieznanych powodów zniknął także zapis gwarantujący, zapewniający posługę religijną, ja zacytuję język aktu, w zakładach publicznych, dzisiaj byśmy powiedzieli w szpitalach, domach pomocy społecznej i tak dalej, w zakładach karnych, szpitalach, domach pomocy społecznej. To zniknęło, znawcy materii mówili, że trochę było jednak niespokojnie przy uchwalaniu tej Konstytucji. Przypomnę, że pojawiły się zarzuty co do jej w ogóle konstytucyjnego charakteru, ponieważ no, delikatnie rzecz ujmując, zdaniem niektórych procedury uchwalania zostały jakby lekko naruszone, a zdaniem innych naruszone nie były. Przypomnę także ten kontekst, że w 1935 roku zmieniono ustrój Rzeczpospolitej z parlamentarno-gabinetowego na ustrój prezydencki. To zupełnie inna filozofia. Tu numerem jeden od 1935 roku będzie prezydent. A oczywiście Konstytucja jest uchwalona 23 kwietnia i tylko wąski grono najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, dla którego ta Konstytucja była przygotowywana, wie, że on jest śmiertelnie chory, jak się okaże, po 3 tygodniach nie będzie już żył. Ale ta Konstytucja oczywiście zostaje. I a propos prezydenta i jego wiodącej roli, to wiąże się oczywiście z problematyką religijną. Otóż prezydent nie ponosi odpowiedzialności konstytucyjnej, to wielka nowość. To, że nie ponosi odpowiedzialności politycznej, to jakby standard, ale proszę państwa, pojawia się zapis, że prezydent Rzeczpospolitej odpowiada za losy państwa przed Bogiem i historią.
No i taka mała dygresja, jako wieloletni wykładowca z prawa konstytucyjnego, kiedy czasami pytam o historyczne polskie konstytucje, to też pytam i o ten wątek. I gdy słyszę od studenta, że to żadna odpowiedzialność, zawsze jestem w kontrze do niego i mówię, nie, to jest bardzo poważna odpowiedzialność. Przed historią i przed Bogiem. Ja się zgadzam, że niewymierna, bo nie ma organu, przed którym można ponieść tę odpowiedzialność za swoją działalność. Szanowni Państwo, Konstytucja marcowa poświęciła problematyce wyznaniowej bardzo dużo miejsca. W ówczesnej Europie, kiedy powstało nagle w wyniku I wojny światowej Traktatu Wersalskiego wiele nowych państw, ona była numerem jeden pod względem zawartości i nowoczesności zapisów. Warto o tym pamiętać. Generalnie Konstytucja poruszała problematykę wyznaniową jakby w dwóch obszarach. W tym obszarze, który nas najbardziej interesuje, czyli stosunek państwa do związków religijnych oraz w obszarze wolności sumienia i wyznania, co także miało duże znaczenie. Przede wszystkim Konstytucja wprowadziła podział na związki religijne prawnie uznane i związki religijne prawnie nieuznane. Dla nieprawników może być z tym problem, ale najkrócej, najprościej mówiąc, chodziło o to, że te związki religijne, które chociażby w jednym państwie zaborczym, tak, w jednym z tych trzech imperiów, cesarstwie rosyjskim, niemieckim lub austro-węgierskim, działał legalnie, jeżeli taki związek działał legalnie, to u nas był traktowany również jako ten prawnie uznany i posiadał określony zresztą w Konstytucji katalog uprawnień. Natomiast te, które były prawnie nieuznane, czyli te, które nie działały chociażby w jednym państwie zaborczym, no musiały podlegać procesowi uznania, o którym Konstytucja mówiła bardzo mgliście i wywołała oczywiście spór w doktrynie polegający na tym, że prawnicy przez 20 lat mniej więcej toczyli spór, to uznanie ma być decyzją administracyjną, czy uznanie ma być ustawą, a może jeszcze jakimś innym aktem prawnym. No, w każdym razie ten spór nie został rozstrzygnięty i zdaje się tylko jeden związek religijny został uznany w tym okresie. Jeżeli chodzi o uprawnienia związków religijnych, które miały ten status prawnie uznany, czyli oczywiście Kościół prawosławny, mówimy jeszcze o pierwszej fazie, że tak powiem, funkcjonowania państwa po Konstytucji. To tak, takie związki miały uprawnienie do urządzania zbiorowych i publicznych nabożeństw, samodzielnego prowadzenia, akcentuję, samodzielnego prowadzenia swoich spraw wewnętrznych, posiadania i nabywania majątku ruchomego i nieruchomego oraz zakładania i prowadzenia język konstytucji fundacji, funduszów, zakładów naukowych, dobroczynnych, dzisiaj byśmy powiedzieli, prowadzenia, tworzenia różnych struktur organizacyjnych posiadających osobowość prawną i prowadzenia działalności. Ale od razu Konstytucja zastrzegała, że mają być one zgodne z ustawą. Język Konstytucji nie mogą być w sprzeczności z ustawą, nie mogą prowadzić działalności niezgodnej i sprzecznej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Te związki religijne, które nie były uznane, one nie miały tych uprawnień. Mogły działać w oparciu jedynie o wolność sumienia i wyznania i te podstawowe uprawnienia, ale nie związane na przykład z osobowością prawną. Bardzo ważne znaczenie dla właśnie Kościoła prawosławnego miał artykuł 115 Konstytucji, który stanowił, że kościoły mniejszości religijnych i inne prawnie uznane związki religijne rządzą się same własnymi ustawami, ale byśmy powiedzieli własnym prawem raczej, bo język mówi o ustawach. My wiemy, że ustawy uchwala tylko Sejm, więc to nie o to chodzi. Chodzi o wewnętrzne akty. Państwo nie odmówi akceptacji tych aktów, o ile nie zawierają postanowień sprzecznych z prawem. No, proszę Państwa, znakomita formuła, niedyskusyjna, wydawałoby się absolutnie do przyjęcia. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z kolejnym istotnym zapisem. Otóż nasza Konstytucja, proszę Państwa, była aktem, jak już wspomniałem, w zakresie problematyki wyznaniowej, naprawdę wystającym ponad przeciętną w ówczesnej Europie i nowoczesnym. Otóż Konstytucja wspominała o tym, że
pozycję prawną związków religijnych regulują ustawy i, uwaga, po wcześniejszym porozumieniu się z władzą kościelną. I tu dochodzimy do klucza, do istoty rozwiązań konstytucyjnych, przypominam także obowiązujących po 1935 roku. Otóż konstytucyjny ustrojodawca mówi, tylko ustawą regulujemy pozycję prawną. A co to jest ustawa? To jest akt, który uchwala tylko Sejm i Senat i prezydent jeszcze podpisuje i jest publikowana w Dzienniku Ustaw. To jest uniwersalny, abstrakcyjny akt, który można regulować wszystko. Płytko, głęboko, ogólnie, szczegółowo i tak dalej. Akt, który uchwalany jest przy włączonych, chciałem powiedzieć, kamerach, wtedy raczej mikrofonach, przy obecności dziennikarzy, przy obecności mediów, przy sporze politycznym, przy kontroli politycznej, gdzie można poprawki wprowadzać. Przypomnę, że dzisiaj jest też tak, dodajmy jeszcze, że i przy obecności kamer, tak, to już będziemy mieli pełność dzisiaj. Jak okaże się, nigdy do tego nie dojdzie. Będzie co prawda ustawa z 1939 roku, która regulowała problematykę związaną z mieniem tego kościoła, ale jeszcze raz podkreślam to, no, było to nie była to kompleksowa regulacja. A co było w zamian? I właśnie wczoraj o tym mówiliśmy, dzisiaj się to pojawiało. Przede wszystkim pojawiły się tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego z 30 stycznia 2022 roku. Uwaga, zarządzeniem ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. To akt bardzo niskiej rangi, to akt wykonawczy. To w ogóle nie ma możliwości porównania tego aktu z ustawą. Dlaczego tak się stało, że niezgodnie z konstytucją podjęto? To pytanie należy zadać do polityków, którzy wtedy o tym decydowali. Oczywiście pojawiały się takie głosy, że były problemy i w ogóle potrzeba pilnego działania w Sejmie rozbitym politycznie, może by nie do końca to szybko wyszło i tak dalej. No państwo znacie takie argumentacje miękkie. Natomiast zwróćcie państwo uwagę jeszcze na jeden element. Ja to zaakcentowałem przed chwilą. Mianowicie porozumienie ma nastąpić między kim? Między władzą, a między danym kościołem czy związkiem religijnym. Ja jako prawnik uważam, że porozumienie rozumiemy tak, jak się dzisiaj rozumie, bo ten zapis jest prawie identyczny w konstytucji współczesnej z 1997 roku. A jak się rozumie? W ten sposób, że jest podpisane porozumienie na piśmie między reprezentacją związku wyznaniowego, dzisiaj mówimy, niereligijnego, czy kościoła, a oczywiście rządem Rzeczypospolitej Polskiej. My tak to rozumiemy i tak powinno to być, ale tak nie było. Traktowano porozumienie się, proszę państwa, w ten sposób. Wysłaliśmy wam do informacji, wyście przedstawili jakieś uwagi, no i się porozumieliśmy w tym sensie, że wiecie, o co chodzi, no to my uchwalamy. Raczej przyjmujemy zarządzenie. Proszę państwa, przy okazji, Ministerstwo Wyznań Religijnych Oświecenia Publicznego to model francuski. Francuzi wygrali I wojnę światową, świetna konstytucja, świetny ustrój, sukces. Kopiujemy pewne rozwiązania, w dużym stopniu także te właśnie z konstytucji. Może nie akurat te wyznaniowe, ale modelu ustrojowego. I proszę zwrócić uwagę, Francuzi łączą nadzór nad związkami wyznaniowymi z oświatą wyznań religijnych oświecenia publicznego. Ale jest jeszcze drugi model w Europie. Jest to model niemiecki, radziecki potem, także ten model, który w Polsce obowiązywał i obowiązuje, to jest model polegający na tym, że Ministerstwo Administracji Publicznej, dzisiaj byśmy nazwali spraw wewnętrznych i administracji, to czyni. Dwie różne filozofie. Specyfika drugiej RP polega na tym, jest to państwo, które zatrudnia duchownych, płaci comiesięczne pensje, wymaga od duchownych prowadzenia na przykład akt metrykalnych, dzisiaj powiedzielibyśmy akt stanu cywilnego. Wymaga od duchownych lojalności wobec państwa, ale państwo płaci. Państwo traktuje duchownych jak funkcjonariuszy publicznych i chroni ich w prawie karnym szczególnie, tak jak chroni swoich funkcjonariuszy państwa. To było to państwo, ale z bardzo silnym nadzorem. Wszyscy chyba na tej sali wiemy, że
nie tylko kształtowanie struktury terytorialnej, ale także obsadzanie stanowisk duchownych. Bez akceptacji czynników administracji rządowej od starosty, poprzez wojewodę, poprzez ministra, nie było możliwe. Warto o tym pamiętać. No i proszę Państwa, dochodzimy do roku 1938. Mamy, proszę Państwa, już konstytucję kwietniową, ale nadal te przepisy są dokładnie takie same, wyznaniowe. I państwo polskie wydaje, a dokładnie mówiąc prezydent Rzeczypospolitej wydaje ten słynny dekret o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który oczywiście reguluje wiele materii tam zawartych, ale znowuż wygląda na to, że jest niezgodny z konstytucją, proszę Państwa, bo nie ma tam ani porozumienia się, ani nie ma tam ustawy. To nie parlament uchwalił, a prezydent, chciałbym powiedzieć, w zaciszu swojego gabinetu, bez kontroli mediów, bez kontroli opozycji parlamentarnej, bez dyskusji, przyjął to, co uznawał, że z punktu widzenia interesu państwa polskiego, bo to było główny punkt odniesienia, jest istotne do regulacji. Takie, proszę Państwa, były to czasy. A jaki dalszy był los przepisów konstytucji przedwojennych, marcowej, no wiadomo, zastąpionej przez kwietniową, a kwietniowej? Otóż 22 lipca, wcale nie w hełmie, a w Moskwie 1944 roku, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który powstał dzień wcześniej, przedstawił swój dokument programowy, czyli manifest PKWN-u, który uznał tą konstytucję kwietniową. Jeszcze raz mamy w pamięci, że to ona zawiera te przepisy z konstytucji marcowej. Uznał, proszę Państwa, za bezprawną. Wśród wypowiedzi politycznych pojawiały się nawet zarzuty o jej faszystowski charakter. Nawet i takie wypowiedzi się znajdowały. Ale konsekwencja tego była taka, że po prostu nie kierowano się przepisami tego aktu, tylko kierowano się przepisami konstytucji marcowej, którą jakby reaktywowano. Przywrócono jej moc. Bardzo ciekawy, ale oczywiście dla konstytucjonalistów zupełnie nie do przyjęcia jakby model rozwiązania zagadnienia, a co z tym prawem konstytucyjnym, co z konstytucją. Proszę Państwa, i teraz w sumie wielka ciekawostka. Zawsze z tą świadomością żyłem, ale wolałem sprawdzić, gdy tu przyjdę, wygłoszę referat, żeby mieć 100% gwarancję. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że mała konstytucja z 1947 roku, czyli ustawa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku w ogóle nie uchyliła nigdy formalnie konstytucji kwietniowej. Czy to znaczy, że ona obowiązuje do dzisiaj? No, proszę Państwa, też nie. Jest zasada desuetudo, która mówi, stara zasada prawnicza, która mówi, że jak się w sposób długotrwały nie stosuje, nie przestrzega norm konstytucyjnych w praktyce, to proszę Państwa, tego aktu nie ma. Jeszcze raz. Z punktu widzenia standardów, zapisy polskich konstytucji stanowiły fundament, może inaczej, powinny stanowić fundament dla uregulowania pozycji prawnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nowoczesne były. Wyprzedzały ducha epoki. Jeszcze raz, porozumiewanie się. W 97 roku w konstytucji przyjętej 2 kwietnia, tej dzisiaj obowiązującej przez Zgromadzenie Narodowe, jest też mowa o porozumieniu, o umowie. Niestety te przepisy nie były przestrzegane. Władza regulowała to, tą materię tak, jak uznała za łatwe, korzystne dla siebie, ale na pewno niekonstytucyjne. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tę chwilę uwagi poświęcone moim tezom. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie organizatorom. Bardzo dziękuję.